W nocy najsilniej popada na wschodzie. W pozostałych regionach również pojawią się opady, ale słabsze. W centrum i na zachodzie zachmurzenie umiarkowane, w Katowicach małe. Termometry wskażą od 8 stopni w Olsztynie, przez 9 stopni na Pomorzu, do 10 stopni na południowym wschodzie. Wiatr porywisty wschodni. Piątek w Europie z przewagą słońca na Półwyspie Iberyjskim i na Bałkanach. W Skandynawii popruszy śnieg, a słabe opady deszczu pojawią się na Wyspach Brytyjskich. Temperatura maksymalna wyniesie 27 stopni w Atenach, 19 stopni w Paryżu i 2 stopnie w Sztokholmie. Piątek przyniesie w Polsce ocieplenie. Temperatura maksymalna wyniesie 17 stopni na południu, 14 stopni w Bydgoszczy. Poranek przyniesie dużą dawkę słońca w południowych regionach, ale w ciągu dnia w całym kraju zacznie się chmurzyć. Na północnym wschodzie przelotnie popada deszcz. Porywy wiatru osiągną do 60 km na godzinę. W sobotę popada na południowych i wschodnich krańcach. Poza tym zachmurzenie umiarkowane. Zakres temperatur wyniesie od 15 do 21 stopni. W niedzielę temperatury wzrosną aż do 26 stopni. I tyle zanotujemy na Śląsku. W całym kraju zachmurzenie umiarkowane i duże, bez opadów. Poniedziałek przyniesie przelotne opady deszczu na Pomorzu. W pozostałych regionach pogodnie. Temperatury wysokie w granicach 21 do 24 stopni.